Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie wszyscy. Kochani, dzisiaj jesteśmy świadkami tego, co miało się nie wydarzyć nigdy dla tych ludzi, którzy są w tych szklanych domach i oni oderwali się całkowicie od naszej, waszej rzeczywistości. Czyli są wszyscy razem. Są ludzie ze Śląska, z Lubelszczyzny, spod Warszawy, z województwa łódzkiego, z wielkopolskiego, z różnych miejscowości. I oni myśleli, że będą sobie z każdym chodzić od domu do domu załatwiać. Czyli to, co władza kocha najbardziej. Dogadywać się z każdym oddzielnie, ale bez przeprowadzenia odpowiednich, dobrych konsultacji społecznych. I ja będę powtarzał to do samego końca. Władza, która nie ustala swoich decyzji z ludźmi, ze społeczeństwem, to nie władza, to jest tyrania. To jest tyrania, która chce nam narzucać swoją wolę. Tylko dlatego, żeby oni, tych urzędników, mieli jeszcze więcej. Żeby w tym budynku się nie zmieścili, tylko żeby w każdej gminie, w każdym powiecie były etaty dla ludzi z CPK, z szybkiej kolei, od samolotów, żeby oni mogli na nas wszystkich zarabiać. A wy nie zapomnijcie jednej zasadniczej sprawy. Ziemia, którą oni chcą, jest wasza. Jest wasza. I to oni muszą was zapytać, czy wy chcecie ją oddać. A dzisiaj już zachowują się tak. Nie oddamy! 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 I to, co oni chcieliby zrobić tutaj, za tych pięknych, wysokich budynków, za tego szkła, z tych pięknych biurowców, to wiecie co? Odebrać wam ziemię później, ale najpierw wiarę, że cokolwiek znaczycie, że cokolwiek od was zależy, a tego nie można stracić. Jeżeli wy nie stracicie wiary, jeżeli my tej wiary nie stracimy, to oni tej ziemi nigdy nam nie odbiorą, nie zabiorą, bo to jest wasze, wypracowane przez wasze pokolenia. A po domach to, co mówił tutaj Tadeusz, chodzą ci domokrążcy, to są sprzedawcy marzeń. Mówią, że będziecie żyć w lepszej, w innej Polsce, ale w takiej, która będzie narysowana dla władz, dla elit, dla establishmentu. A nam mówią, że jesteśmy populistami. Nie, populiści to ci, którzy mówią to, co zwykły, szary obywatel ma w głowie, ma na języku i my po prostu to powtarzamy. Nigdy nie możemy zgodzić się na to, co oni tam sobie w tych małych muszczkach wymyślili. Bo to są naprawdę małe głowy. Gdyby mieli tęgie mózgi, to by najpierw zaprosili was na rozmowę. Powiedzieli, ludzie, jak to zrobić? Wiecie, ja siedziałem ostatnio z ludźmi z mojej gminy, przez którą też ma jechać ta linia szybkiej kolei. I ludzie się zastanawiają i mówią, Michał, 100 metrów od kolei, która jest teraz, będzie szła druga nitka szybkiej kolei. No to po cholerę ta, która jest teraz. Rozebrać ją, przebudować, zmodernizować, trochę przyspieszyć, niech będzie. No ale nie, muszą być dwie inwestycje, potrzeba dwóch dyrektorów, dwóch prezesów, dwa zarządy. Wszystko musi być w tym kraju podwójne, tak jak wypłaty dla tych urzędników, a my wszyscy też podwójnie. Ale mamy za to zapłacić, bo oddać nie tylko marzenia, nie tylko to, co mieliśmy, ale też spokój i niepewność. Oni wszyscy nauczyli i przyzwyczaili nas jednego do życia w niepewności, w świecie niezaplanowanym, a sami mówią, że ich świat, świat urzędników, polityków ma być zaplanowany, poukładany, bo oni muszą wiedzieć na 10 lat do przodu, co jak ma być. Nie, to wy, to my jesteśmy podmiotem w tej sprawie, a nie oni. I zobaczcie, gdzie tutaj jest telewizja publiczna, gdzie jest? To my za nią płacimy. Gdzie są radia publiczne? Gdzie są ci służbiści, którzy chodzą na paskach polityków, żeby donosić, co dzieje się w kraju? Oni wchodzą do waszych domów, do waszych sąsiadów, ale tu jakieś zgromadzenie kilkuset osób, to ich nie ma, żeby tego nie pokazać. A to powinno od rana lecieć
i Rachoń powinien pokazywać nakręconych ludzi na to, że nie zgadzałem się na złość. A na koniec pani Cholecka, czego ona się tam nazywa, też powinna nas pokazywać, ale oni pokazują tylko swoich, tylko i wyłącznie swoich. Wielbią swoich, pokazują swoich, a tylko w nas, w tych małych jednostkach, które będą razem, jest wiara i nadzieja, że cokolwiek zmienimy. I ta tyrania, która patrzy na nas z tych pięknych okien, która mówi, że jest cywilizowana, nie krzyczy, ładnie rozmawia, tylko rozmawia nie z wami. Rozmawia za pomocą mediów, które sobie przywłaszczyli, a tak naprawdę są nasze. Dla nas nie ma miejsca. Ja życzę wszystkim, żeby nie zabrakło wiary, żeby nie zabrakło ducha i nigdy się nie poddamy. Pamiętajcie, to jest wasza ziemia i tej ziemi nie oddamy! Nie oddamy! Nie oddamy! Dziękuję! Yeah.